Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać w imieniu również Jacka Protasa, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, patrona tejże galerii, w imieniu zarządu województwa. Marszałek nie mógł dzisiaj osobiście uczestniczyć w tej uroczystości, bo jest u naszych bliskich sąsiadów w obwodzie, w okręgu kaliningradzkim. Natomiast z jego upoważnienia chciałbym Państwu przekazać kilka słów. Pozwólcie, że je odczytam. Utalentowany malarz, grafik, rysownik i rzeźbiarz, filmowiec i performer w jednym. Twórca wszechstronny i wieloznaczny. Sam mówi o sobie, że jest artystą konceptualistą. Przyjaciele nazywają go artystą operatywnym, przeobrażającym skołatane wyobrażenia w czyn. Koniec cytatu. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, laureat niejednej prestiżowej nagrody, stypendysta marszałka województwa i prezydenta Olsztyna. Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt przedstawić Państwu Wiesława Wachowskiego i otworzyć w Galerii Marszałkowskiej wystawę jego pracy. Jacka Protasa, gdzie w pewnym momencie dowiedziałem się, że otrzymałem stypendium. Na kioski. Napisałem właśnie taki program na kioski. Wiem, że w czasie obrad wytłumaczono, że to nie chodzi o malowanie kiosków, tylko o pomalowanie kilku konkretnych kiosków. Dzisiaj mamy je na tym korytarzu w Galerii Marszałkowskiej. I od razu też wiedziałem, że ktoś mnie zapytał, ile to będzie. Powiedziałem, że 7. Że to 7 kiosków. No i tak chyba wieczorem skończyłem 7. Ten pierwszy. Oczywiście zawsze, jak myślałem, że może mi się zdarzy wystawiać w Galerii Marszałkowskiej, to mówiłem, że namaluję hydrant. I udało mi się właśnie namalować go tak płasko, żeby powiedzieć, no właśnie, że malarstwo to jest również coś takiego. Żar mi ugasi, ale właśnie panie tutaj były zdziwione, że coś tak magicznie czaruje. Kiosków jest 7, tak jak taki 1,90 m, to już by naprawdę było od butów. Te poziome przynajmniej też by były poniżej. Te okienka byłyby takie dla dzieci albo dla klęczących. Ten kwiast 5 jest taki. Co chciałbym powiedzieć? Bardzo podziękować. Po pierwsze za to stypendium, później za wystawę, za to, że przyszliście, że jesteście. Ja indywidualnych wystaw to miałem może nie w takim wymiarze, bo to jest tylko 7, ale dla mnie to tak jakby to była indywidualna wystawa gdzieś tutaj w Olsztynie. Bardzo się z niej cieszę. Nie miałem oprócz nagrody Hieronima, bo powiedziałem, że tam to jest przeżycie potężne. Tam też miałem możliwość stanąć na głowie. Dzisiaj nie będę stawał, ale mam pewien gest, jakby nie wytrzymałem, bo mówię koniec performowania, koniec tego, to mnie mówią, że performer. I ogłosiłem, że koniec z tymi na stronie. Ale mam bardzo prostą historię, która... A dźwięki były przed wernisażem? Były, tylko ja nie wysłuchałem. Też taką dźwiękową i tym razem zobaczycie, że ja się w ogóle nie napracuję. Tylko zaproszę was do takiego wsłuchiwania się i teraz dźwięki są niepotrzebne, moja mowa jest niepotrzebna. Zaczniecie pykać i ja wykonam taki właśnie prosty gest. Pani sekretarka przynosiła pismo i mi się udało, zanim weszła do pracowni, rozwinąć, bo to stało. Ona mi otworzyła niechcący kopertę i przyszła przeprosić, że to zrobiła. I ja tak zrobiłem coś takiego. Tylko mikrofon.
Chodźcie potem, chodźcie do wina, chodźcie do obrazu. Dziękuję, że przyszliście.